Dawno z Państwem się nie widzieliśmy, a dziś mamy okazję do tego, żeby za Państwa pośrednictwem przekazać informacje mieszkańcom Starachowic, ale także powiatu starachowickiego dotyczące konsultacji społecznych, które ruszają już jutro, 13 lutego. Związane są z budową tzw. szprych kolejowych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Te konsultacje zaczynają się od Mirowa w województwie mazowieckim, powiat szydłowiecki. Tych spotkań konsultacyjnych będzie 11 w naszym najbliższym otoczeniu, natomiast w samym powiecie starachowickim te spotkania odbędą się 4. Serdecznie zapraszam mieszkańców Starachowic na spotkanie konsultacyjne do sali Olimpia Urzędu Miejskiego, które odbędzie się 1 marca, czyli w piątek 2024 roku o godzinie 17. To spotkanie będzie poświęcone temu, aby zaprezentować koncepcję przebiegu szprych kolejowych. My wskazaliśmy wariant, który naszym zdaniem jest najbardziej optymalny i który najlepiej połączy Starachowice z innymi częściami kraju i poprawi komunikacyjnie dostępność mieszkańcom Starachowic. Natomiast są też inne koncepcje, które też są w grze, więc ostateczne decyzje będą podejmowali rządzący. Natomiast nasz głos w tym wypadku, mam nadzieję, że będzie uwzględniony i dlatego wszystkich zainteresowanych do tego, żeby zobaczyli, jak przebieg mają poszczególne trasy, które zostały zaproponowane przez firmę, która wyłoniona została w tym celu. Warto w tych konsultacjach wziąć udział i warto zabrać głos.